Witam w autorskim podcaście na celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Witam w odcinku będącym swoistym podsumowaniem minionego 2022 roku oraz pewną formą prognoz na rok 2023. O wypowiedzi w tym zakresie poprosiłem paru gości podcastu na celowniku oraz jednego dość specyficznego współprowadzącego. Tak, tak, Piotrze, to o tobie. W pierwszej części odcinka usłyszycie Państwo to, co goście mieli do powiedzenia. Skupili się tak naprawdę na paru tematach. Pierwszym, bym powiedział, nawet dość oczywistym, jeśli chodzi o podcast na celowniku, są służby specjalne. Drugi, cyberbezpieczeństwo. Dalej, migracja i terroryzm. Jedne z ważniejszych tak naprawdę dzisiaj zagrożeń. Oczywiście pojawia się i wojna w Ukrainie. Pojawia się temat także ochrony ludności, sztucznej inteligencji, metaversum, nowych mediów. Pojawiają się też tematy dotyczące państw i regionów na świecie, czyli pojawi się, co wydaje się naprawdę oczywiste, Rosja, pojawią się Chiny, pojawi się Bliski Wschód, pojawi się również i Afryka. Co ciekawe, w kilku wypowiedziach mogliśmy też usłyszeć o czymś może mniej oczywistym, a jednak ważnym i mającym znaczący wpływ, na kwestie związane z bezpieczeństwem, a jest tym zagadnieniem rok wyborczy. W drugiej części odcinka pozwolę sobie na parę słów dotyczących podsumowania, jeśli chodzi o podcast na celowniku. Postaram się krótko i konkretnie, tak abyście Państwo też mieli obraz tego, jak podcast powstaje, jak w pewien sposób ewoluował i czego można się spodziewać w tym nowym 2023 roku. Pierwszą osobą, którą wywołam do tablicy i którą chciałbym, żebyście Państwo posłuchali, jest profesor Aleksandra Gasztold, związana m.in. z parlamentarnym zespołem do spraw reformy służb specjalnych i co oczywiste o tym zespole parę słów za chwilę od Pani Profesor usłyszycie. Wspomni, i to chciałbym podkreślić i zwrócić Państwa uwagę również, o pewnej despecyficznej nie tyle roli kobiet, czy raczej tym, przy czym są w pewien sposób pomijane będzie też mówiła właśnie o cyberbezpieczeństwie, zwróci waszą uwagę na nas samych, jako tak naprawdę prywatnych użytkowników, bo to nie tylko państwa, nie tylko organizacje, nie tylko firmy są atakowane. Proszę zwrócić uwagę kogo wskazuje jako dość specyficzną ofiarę. Mówi także o uzależnieniu technologicznym, wspominając o prognozach na rok 2023, wskazuje dość specyficzną rolę Chin i Rosji. Pod kątem szpiegostwa przemysłowego. Zapraszam do wysłuchania tego, co ma do powiedzenia profesor Aleksandra Gasztold. Co może przydarzyć się w roku 2023? Na pewno będą kontynuowane prace parlamentarnego zespołu do spraw reformy służb specjalnych i obiecuję, że poruszę temat awansów. Przede wszystkim awansów kobiet, których wciąż jest mało na stanowiskach kierowniczych, szczególnie w instytucjach wojskowych. Oprócz tego możemy się spodziewać coraz większych ataków w cyberprzestrzeni, przede wszystkim na prywatnych urządkowników. Nasze uzależnienie od technologii sprzyja nam namnażaniu się różnorakich form działań przestępczych. Wymierzonych nie tylko wobec dorosłych, ale także wobec małoletnich. I to uzależnienie technologiczne będzie postępować. Tego możemy być pewni, tak jak wcześniej powiedziałam. Jeśli chodzi o prognozowanie przyszłości, to absolutnie się tym nie zajmuję. Wolę pić kawę niż wróżyć z fursów. Natomiast czeka nas bardzo trudny rok pod kątem bezpieczeństwa. I zapewnienia tego bezpieczeństwa nie tylko w sferze cyber, ale także związanej z bezpieczeństwem chociażby socjalnym czy gospodarczym. Nie zapominajmy o tym, że mimo zagrożeń generowanych poza granicami naszego kraju, cały czas mamy do czynienia z bardzo dużą aktywnością, chociażby przez szpiegostwa przemysłowego takich państw jak Chiny czy Federacja Rosyjska w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Te zagrożenia nie zniknęły, mają się dobrze i będą się miały dobrze. W każdym razie myślę, że tutaj tak konkludując, to proszę pamiętać, że jest coś takiego jak parlamentarny zespół do spraw reform służb specjalnych i wszystkie posiedzenia są dostępne online na stronie Sejmu, mimo że instytucje wywiadowcze i konwywiadowcze skutecznie bojkotują udział. W tych posiedzeniach to na pewno interesują się dyskursem, jaki ma w nich miejsce i serdecznie Państwa zapraszam do poświęcenia kilku chwil, bo służby specjalne są oczami i uszami państwa i jego efektywnej polityki nie tylko zagranicznej, ale także wewnętrznej. Zapraszam jednocześnie do odsłuchania 35 odcinka podcastu Na Celowniku, w którym gościem właśnie była profesor Aleksandra Gasztold, a teraz głos zabierze pani Sylwia Kuligowska z agencji Scope PR. Będzie mówiła o roli PR-u, o powiązaniu tak naprawdę też PR-u ze służbami, ze służbami mundurowymi. Powie o pewnych wydarzeniach, które miały miejsce, na co sama zwróciła uwagę. Dość ciekawe rzeczy. Mówi na temat swoich prognoz na rok 2023, m.in. o poszukiwaniu kadr, o roli sztucznej inteligencji, metaversum, roli nowych mediów, ale żeby nie psuć Państwu zabawy, zapraszam do słuchania tego, co pani Sylwia Kuligowska ma nam do powiedzenia. Podsumowując rok 2022, można powiedzieć, że był on dla nas pr rokiem raczej bezekstremalnych wydarzeń. Zdecydowanie działo się więcej w obszarze eventowym, co po przestoju pandemicznym jest również dosyć mocno oczywiste. Chętnie brano udział w targach, w konferencjach, w szkoleniach stacjonarnych. Przykładem takiego eventu w branży zbrojeniowej jest oczywiście MSPO 30 edycja rekordowo zgromadziła w Kielcach 613 wystawców z 33 krajów, w tym aż312 firm polskich. Na targach pojawiło się łącznie około 25 tysięcy gości z całego świata, równie wysoką frekwencją i bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom obronności i bezpieczeństwa Defense 24 Day, która już od wielu lat jest organizowana przez wydawnictwo Defense 24. Tutaj można było zaobserwować nie tylko większą względem lat ubiegłych ilość uczestników, ale także ekspozycji sprzętu i stoisk, sprzętu specjalnego dedykowanego siłom zbrojnym, ale również większą ilość paneli dyskusyjnych, a co za tym idzie większą liczbę słuchaczy i uczestników tychże, tychże paneli. Premierowo odbyły się także pierwsze organizowane w Kielcach targi policyjne. Jednakże te targi nie zebrały aż takiej imponującej liczby odwiedzających, jakkolwiek na pierwszą edycję wypadły bardzo dobrze. Moją uwagę przyciągnęła w tym roku również kampania Agencji Wywiadu, która jest skierowana do osób chcących w przyszłości związać życie zawodowe z pracą w polskim wywiadzie. Kampania nie należy, w moim przekonaniu, do kontrowersyjnych, ale zdecydowanie podzieliła jej obserwatorów. A o tym możemy się dowiedzieć, przeglądają chociażby media społecznościowe, czy też grupy dyskusyjne. Agencja poprzez kampanię stara się pozyskać nowych ludzi do służby. Przechodząc z tematu podsumowań do prognoz, no cóż, no nie jedyne służby borykają się z brakami kadrowymi, branża PR również zmaga się z tym problemem. Jeżeli zatem mówimy o prognozach, to zakładam, że w 2023 roku wyzwaniem dla branży PR będzie pozyskiwanie właśnie wykwalifikowanych i etycznych pracowników. Niewię niewątpliwie istotnym dla branży PR będzie dalszy rozwój, wykorzy wykorzystanie sztucznej inteligencji. Jakkolwiek nie sądzę, aby zastąpiła samych PR-owców, to może znacznie wesprzeć nie tylko branżę w walce z fake newsami czy dezinformacją, ale również z innym szeregiem działań. Innym wyzwaniem i narzędziem do działań dla pr choć może bardziej marketerów nawet niż, niż PR-owców, będzie Metaverse. Już teraz widzą w niej specjaliści kolejną platformę do komunikacji z klientami, ale także i biznesu z rynkiem. Biorąc pod uwagę, że coraz więcej tytułów z mediów drukowanych znika z rynku, sądzę, że podstawą w komunikacji będą nowe media. Coraz mocniej social media stają się dla biznesu jednak wiodącym kanałem komunikacji z otoczeniem biznesowym. Już dzisiaj bardzo często zaczynamy komunikację u naszych klientów od działań właśnie w mediach społecznościowych, i to one, w mojej opinii, będą nadal stanowiły pierwszy i główny punkt kontaktu tak z klientami, odbiorcami usługi czy marek, jak i mediami. Proszę zwrócić uwagę, że to już się dzieje. Zwykle lawiny medialne nabierają siły rozpędu choćby po jednym twitterowym twicie. Bezwzględnie królową będzie moim zdaniem jednak format live livestreamowy. To dlatego, że forma przekazu obrazem i dźwiękiem powoduje u odbiorców większe odczucie autentyczności samego przekazu. No i bardzo istotnym elementem, o którym należy wspomnieć, jest sytuacja gospodarcza, jako że mierzymy się od wielu miesięcy z inflacją i recesją, co raczej nie ustąpi, z dnia na dzień. Sądzę, że polem do działań dla branży PR-owej będzie właśnie wzmacnianie lub budowanie wizerunku i relacji biznesu z jego otoczeniem, interesariuszami, głównie w kontekście decyzji. O redukcji zatrudnienia w firmach lub też rezygnacji z planowanych inwestycji biznesowych. No i pamiętajmy, że rok 2023 jest rokiem wyborczym, zatem tu z pewnością zadzieje się bardzo dużo, i to zarówno na poziomie PR-u i marketingu politycznego, jak i kryzysów. Sylwia Kuligowska była gościem podcastu na Celowniku w odcinku 42, do którego odsłuchania oczywiście Państwa serdecznie zapraszam. Kolejną osobą, która zechciała skomentować dla nas to, co się działo i to, co być może będzie miało miejsce, jest Jan Wójcik. Będzie tutaj zwracał Państwa szczególną uwagę na nielegalną imigrację, w kierunku oczywiście Europy, o pewnych, no może nie trendach, ale sytuacjach związanych z terroryzmem i roli bardzo szczególnego regionu, jakim jest Sahel. W roku 2022 mieliśmy do czynienia z wzrostem imigracji, nielegalnej imigracji wbrew przepisom do Europy. Co prawda ten wzrost nie był równomiernie rozłożony, to znaczy spadki nastąpiły na szlakach zachodnich prowadzących z Afryki do Hiszpanii oraz na wschodnim z Białorusi do Polski i Litwy, co wydarzyło się też za sprawą budowania bariery, a także wojny na Ukrainie, która jednak odciągnęła uwagę Białorusi od jej działań. Związanych z tym szlakiem. Jednak istotne, nawet ponad dwukrotne wzrosty miały miejsce na szlaku zachodniobałkańskim i centralnym szlaku śródziemnomorskim. Dalej główną grupę stanowią Afgańczycy i Syryjczycy, ale wzrosła też liczba obywateli Tunezji, Egiptu trzykrotnie, Bangladeszu czy Turcji. To związane jest z rosnącą demografią i pogarszającą się sytuacją gospodarczą. W większości ci ludzie po prostu są imigrantami ekonomicznymi. Sytuacja ta wywołała też niepokój w wielu państwach, takich jak Niemcy, Austria, Węgry, Cypr, Holandia czy Włochy. To doprowadziło pod koniec roku do opóźnienia rozszerzenia się strefy Schengen o Bułgarię i Rumunię. To rozszerzenie zostało przełożone właśnie z powodu tego, że uznano, że obydwa kraje nie dość zabezpieczają granice zewnętrzne, żeby je przyjąć do strefy ruchu bezgranicznego. Więc w przyszłym roku możemy spodziewać się. Kontynuacji tego trendu wzrostowego sytuacja gospodarcza w tych krajach wokół Europy nie jest łatwa, a jednocześnie pewien brak porozumienia, który widzimy pomiędzy państwami europejskimi, jak prowadzić politykę, będzie powodował, że niektóre państwa będą zaostrzać samodzielnie politykę migracyjną, co czynią już Włochy. I ten spór będzie narastał między państwami granicznymi Europy, a szerzej rozumianą tą Europą Zachodnią, która jest tak naprawdę docelowym miejscem tej nielegalnej imigracji ekonomicznej. Jeżeli chodzi o terroryzm opierający się o ideologię islamistyczną, to można śmiało powiedzieć, że spada liczba zamachów, a także rozmiar przeprowadzonych tych zamachów, ponieważ z reguły to są zamachy tzw. niskiej intensywności, często z użyciem narzędzi ostrych, czyli noża, tasaka, czegoś czasami chwyconego w ostatniej chwili. I to ma dwa, dwie przyczyny. Jedna z nich to jest to, że jest lepsza praca służb europejskich, one wcześniej wykrywają większe spiski. Z drugiej strony, to upadek, ale też kompromitacja wśród muzułmanów państwa islamskiego powoduje, że przeciwnik no, nie ma odpowiedniej bazy logistycznej do przygotowania większego ataku. Ryzykiem tutaj, takim, na który trzeba zwracać uwagę, to jest Sahel, to znaczy miejsce, gdzie w tej chwili mogłoby dojść do powstania organizacji, która by kontrolowała teren na wzór państwa islamskiego i to mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla Europy. Ja na Wójcika w podcaście na celowniku mogliście Państwo posłuchać w odcinku 18 oraz 64. Tematy przewodnie oczywiście to terroryzm i antyterroryzm, Rosja, islam. Zachęcam raz jeszcze do odsłuchania tych odcinków. Teraz zapraszam do wysłuchania tego, co ma nam do powiedzenia podpułkownik Marcin Faliński, czyli emerytowany oficer naszego wywiadu. Będzie mówił przede wszystkim o wojnie, będzie mówił o dość ważnej i specyficznej roli informacji wywiadowczej. Zwróci Państwa uwagę także na ekonomizację prowadzenia wojny. Jeśli chodzi o swoje prognozy, pragnę podkreślić to, o czym pułkownik Faliński powie, to między innymi kwestie związane z nasileniem wojny, tak naprawdę i dość nieoczywistej rzeczy, o której tak naprawdę gdzieś w mediach się za bardzo nie mówi, czyli o roli państw, które nie należą wcale do NATO, a być może właśnie pod kątem wywiadowczym. Nie chcę powiedzieć, że będą musiały dołączyć do działań, ale właśnie dość specyficzną rolę mogą odegrać. Wspomni także o słynnym już Tomaszu L. Także zapraszam, posłuchajcie Państwo tego, co pułkownik Faliński ma nam wszystkim do powiedzenia. Rok 2022 to przede wszystkim kwestia wojny na Ukrainie. Wojna to pokazuje, że coraz większe znaczenie, czy można nawet powiedzieć pierwszoplanowe, ma informacja, czyli Informacja wywiadowcza, wyprzedzająca, potwierdzona, informacje uzyskiwane drogą satelitarną, radioelektroniczną, czy poprzez osobowe źródła informacji wszystkich zainteresowanych po stronie ukraińskim, czyli i Amerykanów, i Brytyjczyków, ale i Szwedów, zapewne i Polaków, dają Ukraińcom potężną siłę, potężną przewagę nad Rosjanami. Uderzenia, kontruderzenia są zaplanowane, bardzo precyzyjne, przez to straty u Rosjan są duże, a jednocześnie jest pewna ekonomizacja prowadzenia wojny. Jeśli chodzi o przyszły rok, to myślę, że te działania nie będą w jakiś sposób ograniczone, one się na pewno nasilą. I miejmy nadzieję, że inne kraje natowskie, ale nie tylko, dołączą do, do wsparcia działań wywiadowczych na Ukrainie. Jeszcze można przypomnieć, że afera, która wybuchła pod koniec ubiegłego roku, czyli sprawa Tomasza L., może mieć bardzo ciekawy, ciekawą kontynuację. Mianowicie, według mojej oceny, Efekty ewentualnych sprawdzeń, jeżeli takie będą, całego środowiska, skąd Tomasz L pochodzi, z środowiska społeczno-zawodowo-politycznego. Mogą przynieść no nieoczekiwane i bardzo zaskakujące rezultaty, bo nie sądzę, żeby rosyjski wywiad ograniczał się tylko do organizacji czy werbowania jednej osoby, w tym wypadku Tomasza L. Czy tak się stanie? No to już zależy od woli politycznej, nie tylko od oficerów czy funkcjonariuszy kontrwywiadu i pionu śledczego ABW. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że ten rok jest wyborczy. Takie sprawy będą nabierały również szerszego charakteru. Zainteresowanych przemyśleniami pułkownika Falińskiego zapraszam do 9 i 61 odcinka podcastu na Celowniku, w których pułkownik Faliński był gościem. Myślę, że były to dyskusje warte Państwa uwagi i czasu. Już za chwilę usłyszycie Państwo, co na temat zarządzania kryzysowego, o kwestii ochrony ludności ma do powiedzenia Michał Miśko. Będzie właśnie mówił o tych tematach. Wspomni także o kryzysie uchodźczym, o pomocy dla Ukrainy, o pewnego rodzaju zmianie rosyjskiej retoryki medialnej. Ale nie chcę wyprzedzać tego, co za chwilę Państwo usłyszycie. Wspomni także i co ważne, i również w aspekcie właśnie ochrony ludności, o inspekcji budowli ochronnych przez wszystkich, znanych oczywiście jako bunkrów. Zapraszam. W sferze zarządzania kryzysowego w 2023 roku spodziewam się przede wszystkim uchwalenia ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej. Zobaczymy w jakim ostatecznym kształcie. Z moich ostatnich obserwacji wynika, że mamy do czynienia już z osiemnastym projektem tej ustawy. Nie ukrywam, że ważny w aspekcie trwającego kryzysu uchodźczego będzie również podpis prezydenta pod nowelą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wprowadza z mojej perspektywy kilka istotnych zmian. Obserwujemy również sam przebieg tej wojny. Od dobrych kilku tygodni widzimy zmianę retoryki w rosyjskich mediach z wojskowej operacji specjalnej na temu mówiącą wprost o niszczeniu narodu ukraińskiego. Obawiam się w związku z tym nasilenia działań wojennych a w efekcie kolejnej fali uchodźców. Z ciekawością czekam również na pokontrolne wnioski z inspekcji budowli ochronnych, jakie w całym kraju przeprowadzała pod koniec ubiegłego roku państwowa straż pożarna wraz z lokalnymi urzędnikami do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Michała Miśko mogliście Państwo posłuchać w dziewiętnastym odcinku podcastu na Celowniku. Oczywiście zapraszam, kto nie słuchał, ewentualnie kto słuchał do odsłuchania raz jeszcze. Teraz wysłuchacie Państwo chyba najkrótszej wypowiedzi. Pawła Szramki nie ma dla nas najlepszych prognoz, ale też wskazuje właśnie kwestię związaną z rokiem wyborczym. Zapraszam. Zagłębienie się w temat służb specjalnych w Polsce pozwoliło mi na poznanie wartościowych osób i odbycie wielu ciekawych rozmów. Niestety ukazały one jeszcze smutniejszy obraz Polski. Wątpię, aby do wyborów cokolwiek się zmieniło w tej materii, a to oznacza, że kondycja naszego państwa raczej nie ulegnie poprawie. Polecam podcast na celowniku. Każda inicjatywa podnosząca świadomość społeczeństwa jest cenna. Poseł Paweł Szramka był gościem 55. odcinka podcastu na celowniku. Tradycyjnie zapraszam oczywiście do przypomnienia sobie. Tejże rozmowy dotyczącej oczywiście reformy służb specjalnych. O kwestiach związanych z Iranem, i jego sytuacją, również tą wewnętrzną, związaną także z wojną w Ukrainie i zawiązaniem pewnego sojuszu z Rosją, prognozach związanych z napięciami wewnętrznymi i czy będzie się to wiązało z rewolucją czy nie, usłyszycie Państwo od konsula Marcina Krzyżanowskiego. Zapraszam. Rok 2022 był dla Iranu zdecydowanie ciężki i obfitujący w wydarzenia, które zmieniały sytuację zarówno geopolityczną, jak i w zakresie polityki wewnętrznej. Jeśli chodzi o kwestie geopolityczne, to najważniejszym bez wątpienia wydarzeniem w 2022 roku z irańskiego punktu widzenia był wybuch wojny na Ukrainie i w dalszej kolejności ustawienie się Iranu w rzędzie sojuszników Rosji. Iran jeszcze przed wojną rozpoczął współpracę wojskową z Rosją oraz rozpoczął proces zacieśniania więzów gospodarczych. Wybuch wojny na Ukrainie tylko to, tylko to przyspieszył, więc mamy do czynienia może nie tyle z powstaniem nowego bloku czy też nowego sojuszu, co z zacieśnieniem. Współpracy między Rosją a Iranem i pogłębienia podziału wschód-zachód na świecie i w regionie. Jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne, to 2022 upłynął w Iranie pod znakiem protestów, które jednak pomimo swoich rozmiarów, pomimo swojej gwałtowności, pomimo swojej doniosłości, jak dotąd nie zmieniły sytuacji wewnętrznej ani kursu polityki prowadzonej przez rząd irański. W 2023 będziemy w Iranie obserwować najprawdopodobniej rosnące, rosnącą ilość napięć wewnętrznych, aczkolwiek nie sądzę, żeby protesty przerodziły się w jakiś, w jakiś bardziej skonkretyzowany ruch rewolucyjny. Konsula Marcina Krzyżanowskiego gościliśmy w 22 oraz 53 odcinku podcastu na Celowniku. I na deser pozwoliłem sobie zostawić oczywiście kapitana Piotra Hermana, czyli mojego współprowadzącego przy okazji znanego też jako Szpiegul.pl. Posłuchajcie państwo, jak zwykle specyficznie Poprzedni rok 2022 był dla mnie przede wszystkim krótki. Minął szybko, a udało się zrobić wiele, naprawdę wiele. Nie wszystko, ale jestem zadowolony. Przede wszystkim uruchomiłem kurs certyfikacyjny CCSIF, czyli Podstaw Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI. Corporate Security Intelligence tym się właśnie zajmuje. Aktualnie pracuję nad jego różnymi wariacjami w postaci odrębnych kursów i ścieżek certyfikacyjnych. Ponownie udało mi się również zaistnieć w formie książkowej. Tym razem do taki był mały wkład w dwa rozdziały rewelacyjnej monografii antykryminalistyka. Ja ją bardzo serdecznie polecam. Było też kilka artykułów w prasie specjalistycznej i naukowej. Jako współautor pracuję nad naukową monografią o starożytnych służbach specjalnych. Przyjęliśmy, że tematem przewodnim są starożytni izraelscy Sikari, czyli nożownicy, zupełnie odrębni od znanych niemal wszystkim zelotów. Czyli to taka opowieść o terroryzmie w czasach antyku i zwalczaniu go przez służby rzymskie, o przednowoczesnych terrorystach oraz o pewnym micie założycielskim współczesnego Izraela i opublikowaliśmy pierwszy taki artykuł z tej serii. Zajęliśmy się też wieloznacznością koncepcji narkoterroryzmu i prawnymi implikacjami tego pojęcia. To poszło w ostatnio w The Yearbook of International Security. A dosłownie na dniach, a być może i tygodniach, wydana zostanie już oczekiwana na rynku książka Wywiad i Analityka w Biznesie. To praktyczny poradnik, jak to robić w firmie. Jeśli zaś chodzi o blogosferę i jej okolice, to udało mi się przekazać ogrom wiedzy na szpiegul.pl w ramach podcastów OSS Okiem Służb Specjalnych oraz szpiegu Live, a także w ramach nowo uruchomionego projektu wideo Koncik szpiegula, czyli szpiegul News. Nie wypada wręcz nie wspomnieć o popularnym już cyklu SPD na podcaście na celowniku Artura Dubiela. To SPD, ja jak zwykle nie pamiętam co to jest, czy to są smutni panowie dwaj, czy to jest smutnych panów dwóch, nie wiem, Artur to wie. W cyklu SPD razem rozmawiamy o służbach specjalnych i mamy całkiem solidne plany co do tematyki przyszłych rozmów, mocne, ciężkie zagadnienia, niemal samo mięcho współczesnych służb specjalnych. Jakie inne plany na ten 2023 rok? No to chyba lepiej mówić o planach na lata przyszłe, gdyż one są przeogromne. I lata, i plany. Zakładam, że będzie dużo kursów, webinarów i to we współpracy z innymi specjalistami z branży. Z Artur'em też knujemy, ale co z tego wyjdzie, to się jeszcze okaże. A także e-booków, może i książek papierowych, ale to jest kwestia do rozważenia. Może w ramach druku na życzenie, a to się jeszcze zobaczy. Mam też kilka pomysłów na inne, specjalne produkty Szpiegula, ale o tym to już będzie w trakcie sukcesywnych spotkań online. Także mnóstwo roboty za mną, a jeszcze więcej przede mną. Innymi słowy, nie znam słowa nuda. To mówiłem ja, Piotr Herman, Szpiegul.pl Szpiegula, czyli kapitana Piotra Hermana mogliście Państwo wysłuchać w pierwszym odcinku podcastu na celowniku. Popularnym odcinku oraz w paru kolejnych w ramach serii, którą wspólnie tworzymy, Smutni Panowie Dwaj. Zapraszam, wydaje mi się nieskromnie, że nasze dyskusje mogą być warte Waszej uwagi i poświęconego nam czasu. Na koniec nieskromnych słów kilka na temat samego podcastu na celowniku, zwłaszcza pod kątem 2022 roku, czyli roku, w którym tak naprawdę podcast wystartował. Krótkie dane, które chcę Państwu przedstawić, pochodzą przede wszystkim z serwisu Spotify. Oczywiście są one poszerzone też przez dane statystyczne, które udaje mi się pozyskiwać z innych serwisów. Nie ze wszystkich. Podcast na celowniku dzisiaj to ponad 65 odcinków, ponad 3000 minut rozmów. To jest ponad miesiąc, tak naprawdę, pracy w postprodukcji, bo to nie jest tak, że odcinek się nagrywa i od razu jest wyemitowany. Podobnie tak naprawdę z ilością rozmów poza anteną. No, z większością osób bardzo dobrze mi się dyskutuje, naprawdę. Więc znakomicie, jestem zaszczycony w ogóle Waszą obecnością. No i bardzo często te nasze rozmowy rozkręcają się już przed wejściem na przysłowiową antenę, jak również rozwijają się także po nagraniu. a dzięki temu mamy także pomysły tak naprawdę na kolejne odcinki. Jeszcze niecałe 3000 minut nagrań, które miały miejsce według Spotify lokuje mnie gdzieś w górnych 2%, tak naprawdę, twórców w kategorii społeczeństwo i kultura. Także wydaje się to dość sporo. 98% innych twórców robi tego mniej, ale oczywiście nie w ilości, jakość. Ciekawostką jest także, że podcast dotarł do ponad 50 najróżniejszych państw, a przynajmniej w tych państwach miał swoich słuchaczy. Jak się domyślacie, większość oczywiście z Polski, ale także Niemałą ilość stanowią słuchacze z państw anglosaskich. No i jest też miejsce, jakby nie było, no, na Rosję i Białoruś. I taka już kompletnie ciekawostka: w trakcie Mundialu w Katarze także podcast był słuchany. Mogę tylko przypuszczać, że słuchany w Katarze był 49. odcinek, w którym rozmawiałem z Mieszko Rajkiewiczem na temat tych wszystkich dość negatywnych kwestii związanych z Mundialem. Fakt, który daje mi pewne Paliwo do dalszej, półamatorskiej tak naprawdę pracy jest taki, że podcast na celowniku jest wśród 10% najczęściej udostępnianych i obserwowanych podcastów na świecie. Także dziękuję Wam bardzo, kłaniam się nisko, bo jest to dla mnie naprawdę bardzo duże docenienie mojej pracy. I kolejna taka z ciekawostek, Spotify określił słuchaczy podcastu na celowniku jako entuzjastów. Chciałbym jednocześnie podziękować także za to, że w setkach można liczyć w statystykach, kiedy podcast na celowniku jest ulubionym podcastem, na liście 5 ulubionych oraz na liście 10 ulubionych. Także dziękuję Wam bardzo za zaufanie i, tak jak już wcześniej wspominałem, docenienie mojej pracy. Podcast na celowniku wystartował w połowie lutego 2022 roku, więc w dość specyficznym, powiedziałbym, momencie. Sporo się działo na świecie, co ma przełożenie także na dzień dzisiejszy. Co się zmieniło? Entuzjazm mi pozostał, chęć do pracy i do poświęceń także. Po pierwszych zakupach sprzętowych udało się także ten sprzęt trochę wymienić. Mam nadzieję, że to słyszycie, też doceniacie. Nie ukrywam, że chyba, może nieskromnie to zabrzmi, no ale w postprodukcji też to słyszę. Mam mniej pracy sam nad sobą. Udało mi się... Sprawować większą kontrolę nad własnym głosem. Jako swój sukces odbieram także to, że udaje mi się zapraszać naprawdę znakomitych, wybornych gości. Nie ukrywam, że na liście mam kolejne 100 nazwisk. Niektóre z nich będą się na pewno powtarzały, bo jak sami widzicie, warto do niektórych nazwisk także wracać. Bardzo serdecznie dziękuję i grupowo, i z osobna każdemu z moich gości, którzy się na antenie pojawili. Wnosicie naprawdę bardzo wiele do tego projektu i mam nadzieję, że będziemy dalej współpracować. Powiedziałem o sprzęcie, nie powiedziałem też o jeszcze jednym zamyśle, zmianie tak naprawdę, która została zrealizowana. Uruchomiłem swego czasu newsletter Prasówka Bezpieczeństwa. Może trochę pomysł nie do końca był dopracowany w fazie koncepcyjnej, Obecnie tak naprawdę newsletter połączyłem z podcastem. Nazwa pozostaje bez zmian, czyli na celowniku. Podcast był bardzo ważny. Newsletter ma go w pewien sposób wspierać. Zapraszam Was serdecznie oczywiście do odwiedzenia strony nacelowniku.artur.tel, gdzie podając swój adres mailowy, będziecie otrzymywać średnio, oczywiście, dwa razy w tygodniu przegląd pewnych informacji i doniesień medialnych w tematyce. Jakże to oczywiste, bezpieczeństwa z krótkim moim komentarzem, czasem trochę luźniejszym w formie niż ma to miejsce w podcaście. Na tej stronie podając swój mail, możecie, tak jak powiedziałem, subskrybować projekt. Co ważne, oczywiście możecie wspierać go również. Finansowo jest tam taka opcja, aczkolwiek pamiętajcie, że zawsze to, co jest produkowane w ramach projektu na celowniku, zarówno podcastu, jak i newslettera, jest i będzie bezpłatne. Więc, jeżeli nie chcecie wspierać finansowo, to oczywiście możecie to czynić w pełni free, do czego oczywiście też zachęcam. Połączenie też, tak naprawdę, podcastu z newsletterem było możliwe dzięki temu, inaczej dzięki pewnego rodzaju, w cudzysłowie, oczywiście mojej konfrontacji z Elonem Maskiem, który niestety zamknął jeden z projektów, który wykupił, więc musiałem znaleźć nowe miejsce do, do tworzenia newsletterów. Tym miejscem jest Substack, więc jeśli macie też tam konta, to zachęcam. Będzie Wam na pewno łatwiej to obsługiwać. Za ten 2022 rok, ale nie tylko, dziękuję przede wszystkim mojej żonie za wyrozumiałość i cierpliwość, rodzinie, dziekanowi WSB w Chorzowie, doktorowi Krzysztofowi Kojowi, bo to dzięki niemu mamy tak naprawdę nazwę podcastu. Dziękuję wszystkim uczelnianym współpracownikom. Dziękuję wszystkim, którzy wyrażali swoje komentarze, niezależnie czy one były pozytywne, czy negatywne, i przesyłali mi takie informacje. Ja oczywiście też zachęcam do tego, aby uzewnętrzniać się w swoich przemyśleniach w mediach społecznościowych i platformach podcastowych, gdzie na pewno jest na to miejsce, a co też będzie w pewien sposób potwierdzało wartość podcastu i to nie, nie traktuję tutaj słowa wartość jako coś wywyższonego. Szczególne podziękowania oczywiście do wszystkich moich gości i tych, którzy już byli, i tych, którzy, którzy odwiedzą podcast. No i dla Was, drodzy słuchacze, bo bez Was tak naprawdę to wszystko nie miałoby sensu. Także, dziękując za ten 2022 rok, życzę, abyście mieli jak najwięcej i więcej pozytywnych emocji w roku 2023. Również tych związanych ze słuchaniem podcastu na Celowniku oraz odczytywaniem newslettera pod tą samą nazwą. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.